Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest środa, 26 lipca, Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Tragiczny wypadek w Godzieszach Wielkich. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Potrącił dziecko i uciekł. Wciąż szuka go policja. Kolejna inwestycja drogowa w Kaliszu. Remontu doczeka się ulica Korczak. Nowoczesne fotopułapki dla Straży Miejskiej. Wiemy, kogo będą obserwować. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jakie były najpopularniejsze kierunki w tym roku? Konfederacja przedstawiła liderów kaliskiej listy wyborczej do Sejmu. Dlaczego tężnia solankowa jest wyłączona? A zaczynamy od tragicznej informacji. Dziś rano w Godzieszach Wielkich doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Trzy osoby były nieprzytomne, a jedna zginęła na miejscu. W aucie podróżowały również dzieci. Do wypadku doszło dzisiaj przed południem w Godzieszach Wielkich. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Opla najprawdopodobniej wyprzedzał i doprowadził do zderzenia z Audi, które jechało z przeciwnego kierunku. W zdarzeniu uczestniczyło łącznie 6 osób. W jednym z pojazdów znajdowały się dwie kobiety oraz dzieci w wieku około 9 i 10 lat oraz niemowlę. Jedną z kobiet trzeba było ewakuować przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Oplem podróżował sam kierowca. Niestety 46-latek zmarł na miejscu, natomiast 5 osób, 2 dorosłe i 3 dzieci zostało przewiezionych do szpitala. Na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe, straż i policja. Na czas działań służb droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Wracamy do sprawy potrącenia 5-letniego dziecka na ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Ranny chłopczyk trafił do szpitala. Policja wciąż szuka rowerzysty, który uciekł z miejsca zdarzenia i publikuje nowe zdjęcia mężczyzny. Dzięki reakcji mieszkańców kaliska policja otrzymała kolejne nagrania, na których widać rowerzystę, który na początku lipca potrącił 5-latka i uciekł. Widać na niej szczupłej budowy mężczyznę o jasnych włosach, na rękach ma tatuaże, ubrany był w niebieską koszulkę i ciemne spodenki. Wszelkie istotne dla sprawy informacje można przekazywać funkcjonariuszowi prowadzącemu postępowanie, podkomisarzowi Karolowi Burkowi pod numerem telefonu 47 77 51 180. To jednak nie jedyne zdarzenie, gdzie policja prosi świadków o pomoc. Tym razem policjanci referatu do spraw wykroczeń wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło 13 lipca przed godziną 9. Na ulicy Szlak Bursztynowy na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący pojazdem marki Opel na wysokości ronda Ptolemeusza przed skrzyżowaniem z ulicą Częstochowską nie ustąpił pierwszeństwa dziewczynce poruszającej się hulajnogą elektryczną. Po zdarzeniu dziewczynka oświadczyła, że nic się jej nie stało i odjechała z miejsca zdarzenia. W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w tej sprawie prosimy o pomoc w ustaleniu tożsamości kierującej hulajnogą dziewczynki. Wszelkie istotne dla sprawy informacje można przekazywać aspirant Katarzynie Walczak pod numerem telefonu 47 77 51 475. Informuje kaliska policja. Informacje można przesyłać również na adres rzecznik.kalisz@po.policja.gov.pl. A teraz przenosimy się na drogi, a konkretnie na ulicę Korczak, bo właśnie tutaj już wkrótce pojawią się ciężkie maszyny. Wyremontowany zostanie odcinek od ulicy Poznańskiej do Wiejskiej, a koszt zadania to ponad 2 miliony złotych. Miasto Kalisz pozyskało ponad 1 milion złotych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na remont ulicy Korczak. Prace zostaną przeprowadzone na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Wiejskiej, jednak z wyłączeniem ronda Janusza Korczaka. Jak poinformował w mediach społecznościowych włodarz Kalisza Krystian Kinastowski, wyremontowana zostanie przede wszystkim nawierzchnia jezdni i tam, gdzie to konieczne, chodniki i krawężniki. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Wartość całego zadania to ponad 2 miliony złotych.
Pod koniec czerwca Kaliska Straż Miejska otrzymała 15 fotopułapek wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zostały one zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja ma za zadanie pomagać w przeciwdziałaniu wandalizmowi oraz zaśmiecaniu miasta. Na początku lipca funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili na ulicy Sulisławickiej w Kaliszu 12 worków wypełnionych śmieciami. Miejsce, gdzie ujawniono odpady, poddano szczegółowej kontroli, w tym również zawartości samych worków. Zebrane informacje od świadków, jak również zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił ustalić sprawcę, który uporządkował teren na własny koszt, a wobec niego zastosowano środki przewidziane w kodeksie wykroczeń. Mamy sezon letni, z jednej strony jest to czas wakacji, z drugiej strony dla niektórych mieszkańców czas wytężonej pracy. Te prace zazwyczaj przybierają formę jakichś remontów. Mieszkańcy naszego Kalisza remontują swoje domostwa, mieszkania. Wskutek tego pojawiają się różnego typu odpady i zamiast te odpady umieszczać w miejscach dozwolonych, które mamy na terenie miasta Kalisza, to pozbywają się ich w sposób nielegalny. Dlatego też Straż Miejska Kalisza otrzymała nowoczesny sprzęt. Fotopułapki mają na celu lokalizować podobne wysypiska jak ten na Sulisławickiej, które niszczą lokalny ład i porządek, a w niektórych przypadkach mogą nawet stwarzać zagrożenie dla pobliskich mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono 15 fotopułapek wraz z wyposażeniem, akcesoriami, które będą umieszczane w różnych częściach miasta, aby zapobiegać takim sytuacjom. Te fotopułapki przede wszystkim oddziałują na mieszkańców i osoby przyjezdne, przede wszystkim prewencyjnie, gdyż od czasu zamontowania tych urządzeń nie odnotowaliśmy zgłoszeń w sprawie tzw. dzikich wysypisk. Fotopułapki w ręce Straży Miejskiej przekazał wiceprezydent Mateusz Podsadne i radna Karolina Sadowska. Straż Miejska również apeluje o wspólne zaangażowanie, które pozwoli ograniczyć liczbę działań dotyczących osób nie potrafiących uszanować porządku publicznego. Strażnicy miejscy podkreślają również, że dzięki fotopułapkom i współpracy z mieszkańcami mogą się przyczynić do poprawy komfortu życia oraz wyeliminowania patologicznych zjawisk, jakim jest powstawanie dzikich wysypisk śmieci. Ten rok, podobnie jak poprzedni, był bardzo trudny ze względu na bardzo dużą liczbę kandydatów do szkół. Uczniowie mogli dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych z 19 szkół publicznych oraz 2 niepublicznych na terenie Kalisza. Jakie szkoły i profile najczęściej były wybierane? Listy uczniów zakwalifikowanych na kolejny rok szkolny pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Ogólnie w rekrutacji elektronicznej zgłosiło się aż 3014 kandydatów, dla których przygotowano około 3100 miejsc w kaliskich szkołach publicznych i 3 niepublicznych. W procedurze przydziału brało udział 2881 kandydatów, którzy dopełnili wszelkich formalności. Po pierwszym naborze 2677 dzieci dostało się do szkół. Zostało jeszcze ponad 280 miejsc, ale niestety nie wszystkie dzieci dobrze wypełniły te preferencje, to znaczy wstrzeliły się w ten nabór, bo warto jednak zwrócić na to uwagę, że nie zawsze to, o czym marzymy, później oczywiście uda się zrealizować, trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. No i 209 dzieci nie dostało się nigdzie, dlatego one przystąpiły w dniu wczorajszym do naboru uzupełniającego. Nabór uzupełniający potrwa do końca tego tygodnia, czyli do 28 lipca. Uczeń, który nigdzie nie został przyjęty, musi się osobiście zgłosić do szkoły, w której są wolne miejsca i tam złożyć podanie. Gdzie są jeszcze miejsca dla kandydatów? Jest kilka miejsc. O dziwo pojawiły się także miejsca w bardzo renomowanych liceach, jak trzecie liceum, to jest 26 miejsc, ponad około 16 miejsc bodajże w drugim LO, w czwartym LO 4 miejsca, no w piątym LO w Asnyku, w Technikum Świętego Józefa nie ma już wolnych miejsc, natomiast także w innych technikach, szkołach branżowych. No, cieszymy się ogromnie. No, wiem, że to teraz to już jest taka walka, rozmowa rodzica, opiekuna prawnego z dyrektorem i próba, żeby to dziecko się dostało. No, życzymy wszystkim jak najlepiej, żeby się dostało do tej wymarzonej placówki. Licea mają do zaoferowania po kilka oddziałów, w tym kierunki humanistyczne, biologiczno-chemiczne, matematyczno-fizyczne czy językowe. Technika natomiast kształcą uczniów w profesjach takich jak informatyka, grafika, elektronika czy budowlanka. Nie brakuje również szkół branżowych, po których młodzi ludzie wychodzą z tak zwanym fachem w ręku.
Najbardziej oblegane, jeżeli chodzi o szkoły techniczne, to Technikum Świętego Józefa. Jeżeli chodzi o licea, to tutaj prym wiedzie wyraźnie pierwsze liceum imienia Adama Snyka. Później na porówni, na tym samym miejscu, powiedzmy drugim, jest właśnie trzecie liceum i czwarte liceum Ignacego Jana Paderewskiego. I na czwartym miejscu drugie ELO. Tak to wygląda w tym roku. A jakie kierunki były najchętniej wybierane przez uczniów? Miasto podało szczegółową listę, z której wynika, że na pierwszym miejscu jest Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, oddział Technik Fotografii i Multimediów. Kolejno znów Technikum imienia Świętego Józefa, tym razem Technik Programista. Na trzecim miejscu pojawiło się pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałem C, czyli Język Polski, Biologia i Język Angielski. Dalej ponownie pojawia się Technikum imienia Świętego Józefa, tym razem oddział Technik Informatyk. Następnie czwarte liceum ogólnokształcące z oddziałem 1D, czyli klasa psychologiczna. Później pierwsze liceum ogólnokształcące, oddział E, chemia, biologia. Następnie znów mamy Technikum imienia Świętego Józefa, kolejno Technik Mechatronik i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej. Następnie znów pierwsze liceum ogólnokształcące, oddział D, chemia, biologia, język angielski oraz oddział A, język polski, język angielski, WOS. W dalszej kolejności pojawia się technikum numer 3, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz technikum numer 6, technik organizacji turystyki. A teraz czas na politykę. We wtorek podczas konferencji prasowej Konfederacja przedstawiła swoich liderów w wyborach do Sejmu w Okręgu Kaliskim. Liderem listy Konfederacji jest kaliszanin Andrzej Kuświk, który, jak mówił podczas spotkania, nie idziemy po to do polityki, żeby przy tym stoliku razem usiąść z tymi, którzy są u steru władzy, tylko tym stolikiem wywrócić. Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Co za tym idzie, partie zaczynają prezentować liderów swoich list wyborczych. We wtorek podczas konferencji prasowej Konfederacja przedstawiła kandydatów na posłów do Sejmu w Okręgu Kaliskim. Listę otwiera kaliszanin Andrzej Kuświk, który o przyszłości partyjnej mówi tak. Sfery, którymi się chcemy zajmować, sięgają bardzo głęboko wszystkie płaszczyzny życia Polaków. Chcemy naprawić oświatę, chcemy uprościć podatki, chcemy, by Polakom, zwłaszcza tym i o ich los najbardziej chcemy zadbać. Tym, którzy ciężko pracują, jak w tym zgromadzeni, którzy ciężko pracują i dbają o swoje jutro, oni byli przede wszystkim docenieni, by nie musieli szukać szczęścia poza granicami Polski, by ci, którzy są przedsiębiorczy, mogli u nas się rozwijać, nie musieli tworzyć spółek poza granicami, bo tam jest lepsze prawo podatkowe. Górnolotnych postaw, słów i obietnic nie bał się używać za to Antoni Wieczorek, członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego, który zajmuje drugą pozycję. Urodzony i żyjący na co dzień w Ostrowie Wielkopolskim przedsiębiorca chce, aby w Sejmie znajdował się choć jeden poseł z regionu. Hasło "Oddamy wam Polskę", hasło, że chcemy uwolnić energię Polaków, to są nasze hasła, które są stałe i cały czas są u nas obecne i cały czas są aktualne. My chcemy obiecać Polakom i sprawić, że Polacy nigdy więcej nie poczują się w swoim państwie, że to aparat karno-skarbowy czy po prostu aparat państwowy jest wobec nich opresyjny. My chcemy, żeby nasze państwo jawiło się Polakom jako ich sojusznik, jako ich przyjaciel, a nie jako wróg. Chcemy, żeby Polacy w Polsce czuli się u siebie, czuli się gospodarzami i czuli się, że to jest ich kraj, który o nich dba. Wybór trzeciego kandydata może wiele osób zaskoczyć, ponieważ Rafał Gawęda nie jest politykiem z naszego regionu. Na co dzień zamieszkały w Częstochowie i tam prężnie działający polityk opowiadał o swoich obserwacjach. Już od dłuższego czasu obserwuję na terenie całej Polski taką tendencję, że ludzie prawi, uczciwi, wartościowi, pracowici nie chcą angażować się w politykę. Uważają politykę za dziedzinę brudną, niegodziwą, nikczemną i poniekąd mają rację, bo polityka w Polsce rzeczywiście taka jest, ale powodem tego jest to, że właśnie ci ludzie nie chcą się angażować w politykę. I Ziemia Kaliska na mapie Polski jest jednym z tych obszarów, w którym ludzie wartościowi brzydzą się polityką najbardziej. A czy politycy Konfederacji zamierzają wchodzić w koalicję z innymi partiami? No mamy takie hasło, że nie idziemy do tego, że po to do polityki, żeby przy tym stoliku razem usiąść z tymi, którzy są u steru władzy, tylko żeby ten stolik im wywrócić. To znaczy, jeżeli oni zaproponują nam
że chcą zrealizować jakikolwiek z naszych postulatów programowych, oczywiście chętnie przystaniemy na wspólne działania. Natomiast nie jesteśmy na ten moment zainteresowani żadną koalicją. Kolejni kandydaci będą prezentowani w najbliższych tygodniach. Okręg wyborczy numer 36 obejmuje miasta na prawach powiatu Kalisz i Leszno oraz powiaty gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki. Od jakiegoś czasu tężnia solankowa w Parku Przyjaźni jest wyłączona, a wiele osób zastanawia się, co jest tego powodem. Okazuje się, że doszło do poważnej awarii, ale spokojnie. Miasto poinformowało jednak, że ponowne uruchomienie nastąpi do 27 lipca. Tężnia solankowa cieszyła mieszkańców i stanowiła nową atrakcję miasta przez bardzo długi czas. Kaliszanie korzystali z obiektu i jego leczniczych właściwości. Pobyt w tężni solankowej to jedna z najprzyjemniejszych form terapii w przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, a także alergii. Sesje w tężni poprawiają również samopoczucie. Od jakiegoś czasu jednak obiekt jest wyłączony. Co się stało? Tężnia solankowa jest w tym momencie wyłączona z użytkowania z uwagi na awarię pompy, która doprowadza solankę do instalacji rozprowadzającej ten korzystny dla naszego zdrowia aerozol, który zawiera cenne związki i minerały. Ta naprawa ma potrwać do najbliższego czwartku, czyli jeszcze do 27 lipca. Prosimy tutaj wszystkie osoby, które do tej pory chętnie korzystały z tężni solankowej w Parku Przyjaźni o cierpliwość. Prace prowadzone są w ramach gwarancji. Miasto przeprasza za wszelkie niedogodności. Po kilku cieplejszych tygodniach przyszedł czas na delikatne ochłodzenie. Opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru czy niższe temperatury powietrza. Taka pogoda będzie w najbliższych dniach w Kaliszu. A o szczegółach już teraz. Dziś wieczorem 17 stopni. Niebo będzie zachmurzone, a wiatr porywisty. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni Celsjusza, niebo będzie cały czas zachmurzone, synoptycy nie zapowiadają deszczów. Jutro słupki rtęci wskażą 23 kreski powyżej zera, niebo będzie pełne w chmurach, a wiatr w porywach do 50 km na godzinę. W nocy synoptycy zapowiadają deszcze, temperatura spadnie do 16 stopni, może zawiać porywisty wiatr. W piątek o poranku termometry wskażą 18 stopni, synoptycy zapowiadają deszcze, zawieje słaby wiatr. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni, niebo z przewagą chmur. I na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Thank you.